witam. Rozmawiamy o cudach. Jacek Sokal, Janusz Sadza. Witam. Krótko mówiąc, staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy cuda są możliwe? Są możliwe, bo ja byłem ostatnio na targowisku i tam same cuda, panie. Cuda i widy. Cuda nie widy. Jacek, rozmawialiśmy o tym, że rzeczywiście są możliwe. Chociażby w sferze zmaterializowania się życzeń. No. Kiedy w odpowiedni sposób do tego podejdziemy, zwizualizujemy sobie przedmiot bądź sytuację, w której byśmy się chcieli znaleźć, to jest jak najbardziej możliwe, tylko potrzeba do tego odpowiednich zabiegów psychicznych. Zabiegów skupienia uwagi, jak żeśmy wspomnieli, tak. Tej wyobraźni, czyli tutaj jakby kładzie się już w ogóle na łopatki teza odrzuć myślenie. No nie, niestety nie da rady, bo bez myślenia tej wyobraźni nie pobudzimy. Zresztą do tego służyły, nie wiem czy sobie przypominasz, jakieś takie amwayowskie, w ogóle te piramidalne struktury sprzedażowe zalecały swoim podwładnym robienie tak zwanej mapy marzeń. Tak, prawda? Wycinało się samochodziki, domki, coś tam. Naklejało się na ścianę. No, czy na lodówkę. I to właśnie miało za zadanie sens tej mapy marzeń. Jest oczywiste, miało pobudzić wyobraźnię tego człowieka. Czyli on miał patrzeć i miał się budować obraz w jego wyobraźni. Czyli nie kłamali jakoś specjalnie. To znaczy nie do końca mówili, na czym to polega. Zastosowali jeden z elementów, u jednych zadziałało, u innych nie. Jasne. Ale element jest prawidłowy. No, jeżeli ktoś ma problemy z wyobrażeniem sobie pewnych przedmiotów, to warto sobie zrobić taką mapę marzeń. Mhm. Dlaczego nie? Mówi się, że wiara czyni cuda. Jest takie powiedzenie. Jak ty się zapatrujesz na sprawę wiary i cudów? Ja w ogóle jestem niewierzący, więc generalnie średnio mnie interesuje zabieg na wierze. Tak? Wiara to, jak sobie przypomnimy, taką najprostszą z definicji, to jest jakieś przekonanie albo zespół paru przekonań, które nie wymagają dowodu. Tak. I to jest narzędzie, które funkcjonowało przez jakiś czas i nadal funkcjonuje. I jeżeli ludzie chcą się posługiwać tym narzędziem, to nic nie stoi na przeszkodzie. Tak, bo można mieć stare narzędzie, czyli na przykład stary samochód i on również dojedzie gdzieś tam. Jest. Prawda? Natomiast są już nowe narzędzia, które te szybsze samochody, które pracują w tym przypadku na przekonaniu. I tutaj jest droga na skróty. Nie trzeba wtedy używać jakichś takich specjalnych zabiegów typu wiara w coś lub w kogoś. Tylko mieć to przekonanie, że ta sytuacja się odtworzy z naszej wyobraźni, nada, później się zmaterializuje i że będzie. Tak? Ale jak wiemy, stare samochody są skuteczniejsze, a nowe po 100 tysiącach kilometrów rozklejają się. No tak, ale to dlatego, że tutaj postarzanie produktów jest bardzo popularne. Prekursorami tego byli producenci żarówek, spisek żarówkowy, polecam, fajny filmik, który tłumaczy, jak to się robi. No i teraz właściwie większość przemysłu ogarnął szał postarzania produktów ze względu na to, żeby ludzie kupowali nowe. Czyli to jest nakręcanie po prostu rynku, popytu. Okay. Natomiast tutaj nie mamy do czynienia z tym, bo narzędzie jest tak stare, jak stara jest ludzkość. W związku z tym nie ma potrzeby postarzania tego, poza tym nie ma jak, bo to nie jest natury technicznej. Ale mówi się, że wymodliłam komuś zdrowie na przykład, prawda? Czyli jakby ta powtarzalność, o której mówiliśmy, bywa skuteczna, obojętnie właściwie, czy jest to racjonalne myślenie polegające na tym, że wizualizuje sobie bardzo konkretną rzecz czy sytuację. Równie skuteczne, jak się okazuje, jest modlenie się do Boga i prośba, w tym sensie tak, żądanie. Tak, mieliśmy spór między prośbą a żądaniem. Czyli właściwie różne drogi są dobre do dojścia do celu. Różne są skuteczne. Bo to są narzędzia. Natomiast każde narzędzie musi mieć swój kabelek, żeby włączyć do prądu, oprócz narzędzi ręcznych. Tak?
Więc musimy rozróżnić, gdzie jest zasilanie, a gdzie jest narzędzie. Jeżeli ktoś potrzebuje lub przyzwyczajony jest, albo nie potrafi inaczej, lub po prostu z braku wiedzy, czy dostępu do wiedzy, bo to nie chodzi mi o głupotę, chce się posługiwać starymi narzędziami, jak najbardziej przysługuje mu takie prawo niezbywalne. I jeżeli jemu to działa, mimo tego, że działa dłużej, no to niech działa, no. Ale działa, tu nie tak? Ma, tu nie ma jakby sporu o to. Czyli są możliwe uzdrowienia? Są możliwe uzdrowienia, znaczy, czy są możliwe? Dla mnie nie jest to kwestia tego, czy są możliwe. Ja widziałem te uzdrowienia na własne oczy. Ja tutaj elementu wiary nie mam potrzeby w ogóle montować. Ja, nawet przekonanie mnie jest zbędne, bo ja nie mam nawet jakiegoś specjalnego przekonania. Ja po prostu wiem. Wiem, bo widziałem. To, może ktoś będzie potrzebował się przekonać, tak? Czyli zobaczyć to wewnętrznie, albo komuś uwierzyć, bo jakiś autorytet o tym mówi, na przykład. Przy czym ja nie polecam siebie jako autorytetu. Ja polecam, żeby każdy sobie sam był autorytetem, czyli żeby przeżył to. Tak, ale do takiego procesu uzdrowienia, o którym mówisz, czyli na przykład człowiek zwany uzdrowicielem i pacjent, potrzebni są oboje, prawda? Czy obaj. Natomiast w momencie, kiedy człowiek by sam chciał się uzdrowić bez pomocy uzdrowiciela. Też jest to możliwe. Jest to możliwe. Najpierw wyjaśnijmy jedną kwestię, bo jest pewna niezgodność w tym słowie uzdrowiciel. Nie ma takich ludzi, którzy są uzdrowicielami. No właśnie, podkreślimy to bardzo wyraźnie. Tak. Nikt nikogo nie uzdrawia. Nasze organizmy biologiczne, mentalne, umysłowe mają możliwość i wykorzystują ją do samouzdrowienia. Tak samo jak pies, jak jest chory, to idzie na legowisko i śpi, dokonuje samouzdrowienia. I większość zwierząt w ten sposób postępuje. Przestaje jeść, czyli robi sobie głodówkę, żeby wyczyścić organizm, żeby dać mu możliwość działania i daje mu ciszę przede wszystkim, żeby on odpoczął tak. I żeby zamiast tracić siły na jakieś bieganie, zdobywanie pożywienia czy czegokolwiek, czy chociażby radość ogonkiem, to nie, to idzie ogonek pod, kładzie się takie zwierzę i czeka, aż organizm poradzi sobie ze swoim samouzdrowieniem. Oczywiście w naszych czasach i w przypadku ludzi przydałoby się coś bardziej skutecznego, ale to jednak mimo wszystko cały czas organizm sam decyduje o tym, czy być zdrowym, czy być chorym. To co powoduje, że człowiek chory decyduje się pójść nie do lekarza, skorzystać z konwencjonalnej medycyny, tylko do człowieka, o którym wyczytał, że oj, on ma już tam 200 uzdrowień czy wyleczeń. No, oczywiście bioenergoterapeuci posiadają pewną zdolność do porządkowania energii, do tego, żeby połączyć się z wolą tego pacjenta, czy tego chorego, bardziej wolałbym używać tego słowa, i połączyć te zjawiska falowe, o których żeśmy rozmawiali, dokonać tej interferencji, i wspólnymi siłami, tymi mentalnymi, dokonać tego uzdrowienia. Są różne poziomy działania tej energii. Część z uzdrowicieli wykorzystuje energię swoją i bardzo szybko się osłabiają w ten sposób. Część z nich wie, że sami z własnego akumulatora nie są w stanie pomóc. W związku z tym wzywają pomocy energetycznej z tych przestrzeni twórczych. I wtedy pełnią rolę, no w chemii by się to nazywało katalizatora. My moglibyśmy to przetłumaczyć na język ludzki takiego przyspieszacza, tak? że powoduje, że przez niego przechodzi ten strumień energetyczny i on go udziela temu swojemu choremu pacjentowi, żeby wspomóc jego uzdrowienie, ale to jest wspomaganie uzdrowienia tego człowieka, które jest w nim, w tym pacjencie. Także
nie polecam działań takich, w których mentalnie będziemy sobie wyobrażać, że to my jesteśmy jakimiś mistrzami i to my uzdrawiamy, bo mamy ręce, które świecą, prawda, i będziemy przykładać do pacjenta. Można oczywiście jak najbardziej, bo my cały czas robimy to. Zwróć uwagę na to, że jak boli cię ząb, to co robisz najpierw, tak? Tak. Dokonujesz samouzdrowienia, także tu, my tu mamy elektrody, które dobrze działają, tak? Boli cię brzuch, łapiesz się za brzuch, tak? Dziecko ci przychodzi, że boli głowa, co robisz? Przytulasz, obejmujesz, tak. Prawda? Jasne. To są naturalne nasze zachowania. Ja bym zaryzykował nawet, że atawistyczne, które przetrwały i my musimy na nie zwrócić uwagę, jeżeli chcemy dokonywać samouleczeń. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o już kończąc z tymi uzdrowicielami, no nie przysługuje ani nam, ani im takie powiedzenie, że ktoś jest uzdrowicielem po prostu. Bo są, jedni są mniej, inni bardziej podatni na działanie takich, takich praktyk, prawda? No tak. Czyli bardziej jak na hipnozę. Tak. Od czego to się bierze, powiedz? Z czego to się bierze? Czy z poziomu wiary w uzdrowienie danego chorego? Czy... Jeśli będziemy z poziomu wiary wychodzić, to tak, z poziomu wiary lub przekonania, tak? Czyli tej części składowej wiary. Nie mówię o Bogu w tej chwili, tylko wiary w to, że ja rzeczywiście się wyleczę. Powinniśmy troszeczkę oskurować to pojęcie, że to Bóg, Matka Boska, Częstochowska, biała czy czarna, Madonna, nie wiadomo jaka, że ona akurat. Zajmijmy się procesem. Tak, tak, to o tym mówimy. Bo dobudować zawsze można. Czyli prawda? Ktoś, kto zwraca się z prośbą do takiego uzdrowiciela, nazwijmy go na nasze potrzeby, uzdrowicielem, on musi posiadać potężne pokłady wiary w to, że da radę tak, po prostu, tak. Bo bez tego się nie da. No nie, proces jest skazany na niepowodzenie, chociaż czasami się udaje, ale to jest naprawdę drobny procent. Ja znam opowieść Irminy na przykład, Mrozowicz, która na weselu, mimo tego, że babeczka sobie nie życzyła, przy uzdrowieniu powiedziała, a ja i tak w to nie wierzę, ale dobra, ale rób. Tak? Czyli dała przyzwolenie samo. No i tam ona miała bodajże coś z problemy z kostką. No i okazało się, że po przyłożeniu rąk, po parunastu minutach zaczęła tańczyć i przetańczyła jeden dzień, później poprawiny, czyli drugi dzień i jakoś to jej się tam utrzymało, to uzdrowienie. Tak? Czyli zdarzają się takie przypadki, ale one będą zdecydowanie bardziej skuteczne, jeżeli ten ktoś chory będzie miał wiarę w swoje uzdrowienie. Bo będzie dokładał swoją energię, swoją uwagę do uwagi tego tak zwanego uzdrowiciela czy bioenergoterapeuty i tam się one będą sumować ze sobą, albo nawet namnażać, jak będzie dobrze wykonana koherencja. To w ten sposób działa. Gorzej okay. Z umarłymi, nie? Właśnie. No idealnie zczytujesz z mojej głowy myśli, nie wiem jak to robisz. Bo uzdrowić już, jak się okazało, można spokojnie, ale czy można kogoś przywrócić? Mi się nie zdarzyło. No a znamy w historii taki przypadek. Ja nie widziałem takiego przypadku, nie byłem świadkiem, nie potrafię tego z własnego doświadczenia powiedzieć, ale rzeczywiście mamy takie historie różne na temat przywrócenia do życia. Nawet obecnie gdzieś tam krążą, że ktoś komuś przywrócił życie. Tak, to przeważnie znani są z tego ci kapłani, którzy jeżdżą po świecie, organizują spędy na stadionach i jednym z punktów CV takiego kapłana jest przywracanie do życia. Właśnie. No tak, ale wchodzą żywi, nie? Z biletem, martwy biletu nie poda. Ale tak na poważnie, chciałbym cię zapytać o jeden szczegół. O właśnie, padło słowo Jesus, proszę. Czy nie ma przypadków? Nie ma przypadków. No co Jesus? Jesus tam miał jakąś opowiastkę. Słuchaj, porozmawiamy sobie o tym w następnym odcinku. Dobra, w następnym odcinku wystąpi Jezus. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jacek Sokal, Janusz Sadza. Ty, zostaw to. Nie robimy dubla. To było idealne. Jeszcze nie wyłączyłem, prawda? Ale nie porządku.